Dawn, heroes of Warcraft. Hej, siemanko, witajcie w Hejsie, którego bardzo dawno na kanale nie było, także mam nadzieję, że uchował się ktoś, kto u mnie tę gierę oglądał. No niemniej nie grałem ze dwa miechy, bo najnowszy dodatek niczym do grania mnie nie zmotywował. W rankingu szczególnie te talie są jakie były, oczywiście po korektach, ale jednak wszystko gra to, co już grało. To jest takie trochę inne, chociaż jak się uprzeć, to też można nazwać te talie takim nowym wcieleniem Handlocka. I jak najbardziej to by się zgadzało. No ale jest ona na tyle ciekawa, że jednak jak szukałem czegoś, co by no trochę mnie zaskoczyło i pozwoliło jako tako pograć z pewnym takim syndromem nowości, no to właśnie to, bo takie dziwne, pokombinowane kontrolka jak najbardziej, tyle że właśnie taka dość nietypowa. Wiadomo, jest tutaj ten gienek, także nasze Hero Power kosztuje tylko jeden punkt many. Już w pierwszej turze zawsze sobie karciochę dobieramy. To jest genialne. Oczywiście jak monetę mamy, to dla tej talii tym lepiej. W trzeciej turze można zagrać olbrzyma. I smoki właśnie. Smoki i olbrzymy to są karty, które na łapie zawsze chcemy mieć. A inne zależnie od tego, kogo się spodziewamy, z kim gramy. Ja tutaj dopiero zasiadłem, tak jak mówię, gdzieś po dwóch miesiącach do tego rankingu, także przebijałem się tam z 19 rangi. Rozegrałem tych pojedynków 14, 10, 4 w tym momencie tą właśnie talią, czyli 71% skuteczności. Całkiem przyzwoicie. Jak miałbym coś zmienić, to rycerza czarnego, którego niedawno trafiłem z bójki, bym wymienił za wyssanie duszy. I tyle. I tutaj chyba już nie ma co się jakoś nad tym rozwodzić. Zagramy. No gra się tym dość ciekawie. Chociaż większość talii, jakie widzimy, ja tutaj szczególnie, takie full agro. Nie mam nic do agro, lubię, nawet rozumiem, szczególnie z tym nowym rankingiem. Trzeba się przebijać przez nawet te najniższe rangi pięciogwiazdkowe, także masakra. Masakra, dłuży się to, kurde, także ojejka, spadłem oczywiście, bo jak mówię, nie grałem, także to się tak cofało co te cztery rangi i tak się skończyło. No zobaczymy, no i też oczywiście będzie jakiś agropaladyn, niczego innego się nie spodziewam, ale mam nadzieję, że będzie ciekawie. No tutaj wiadomo, zbezczeszczenie i piekielny ogień to są karty, które ja muszę zachować, bo to będzie jakieś agro. To będzie jakieś agro, olbrzym albo smog by się jeszcze przydał i możemy grać. Tak by było ok. A, ujdzie. Jest oczywiście Gul'dan, który przyzwać może, a ja muszę zobaczyć. No właśnie, o, jest, dobra, wyświetla się, tak? Mam nadzieję, że tak, dobrze, że mi się przypomniało, bo bym zrąbał i by talii nie było widać. Także jest Gul'dan i on właśnie tych homunculusów może przyzwać, tych ziomków, których nawet jak zagramy 7-7, to się przyzwą 4-4 bez prowokacji, ale ogólnie jak najbardziej ok. No i oczywiście mamy jeszcze tych Invernali. Dobre karty, jeśli chodzi. No nie mam żadnego olbrzyma ani smoka, także nie będę dobierał karty, tylko dogram sobie to, tym bardziej, że mam odłamek, który już rośnie. To są karty, które dobrze mieć też dość wcześnie i je dopalać, bo miałem takie gry, które przegrałem mimo ogromnej już zbudowanej przewagi na stole, ale problem polegał na tym, że zabrakło mi zdrowia, bo właśnie te karty chociażby nie przyszły. No to oczywiście będzie dopalał tych rekrutów. No i już jest 7 i to jest ok, to jest oczywiście ok. On też oczywiście dopala te karciochy, bo też bije nas. Także wiecie, no pełno tego, będzie oczywiście starał się im statystyki zwiększać. O, wyciszenie. A jeszcze niczego ciekawego tutaj nie mam, to zabijamy.
to zagramy, dobierzemy. O, dobra, karta przyszła na ten pojedynek. Tylko widzicie, już 20 zdrowia, bo ja sam się biję, także tego leczenia trzeba i dlatego wyssanie duszy też wydaje się ok. Removal 3 zdrowia. Dobrze, mogą być takie karciochy. Ciągle jak taki jeden będzie, to tam na stole będzie zostawał to luzik. Tyle może być. Tylko, że 5 many, nie będę miał czego dograć. O, widzicie, kurde, i teraz to już pójdzie piekielny ogień, bo kolejna tura z monetą, on ma monetę, to wiadomo, że to może być Tarim. To może być Tarim. Kart mam 8 na łapie, to zaatakujemy, no dobra, mogę dobrać. Najpierw tutaj zdrowie pod tego... Tyle możliwości. Ostrzorękiego grabieżcę, o właśnie. Dobra, weźmy. Patrzyłem na te talie i tutaj to... O! A może zbezczeszczenie? Chociaż nie, wtedy nie zabiję tego. Ja bym chciał to zabić. Dobra, to... O Jezu, co ja robię? Jak tak człowiek dawno nie gra i jeszcze zaczyna gadać, to... Mogą wyskoczyć jakieś kwiatki. Dobra, 8, ale jest to dokładnie tak, jak chciałem. Mam 15 zdrowia, czyli te karty będą już działać. Mam 3 pancerze, ale 15 zdrowia. Idealnie. O to mi właśnie chodziło. O to mi właśnie chodziło. O! Też bardzo ładnie. Bo na pewno trzeba zabijać te dziadygi. Jednego mogę zostawiać, ale więcej to wolałbym nie. To tak, robimy tak i dogrywamy sobie to. Teraz już mam tego zdrowia więcej, ale potrzebowałem mieć coś na stole, żeby mu zabijać te kreatury jego. On tego będzie grał i grał. I grał, jak to agropaladyn, wywala się z tego wszystkiego jak szalony. Jak szalony, o, jeszcze to, znowu pójdzie w ruch. Wiadomo, co. Tylko w jakiej kolejności? Czy ja kartę będę chciał dobierać? Nie wydaje się takim głupim pomysłem dobranie tej karty. Mam 8. I tak mi zejdzie ten pancerz. A dogram chyba sobie tą. No dobra. Można tak zrobić. No to oczywiście... Ta. Zabijamy, atakujemy. I dogrywamy to. O tym zbezczeszczeniu zapomniałem. Ale śmiesznie mi się grałem. W ogóle jak zacząłem, siadłem dzisiaj, widać już kurde 3:40. Ja tak pierwszej gdzieś gram. Ojejko. No tak jak mówiłem, sypię tego pełno. O, idealnie. Zabije mi oczywiście. Ale nie szkodzi. Robimy tak, tak, tak. Cokolwiek by nie przyszło. No oczywiście kartę dobrać najpierw jest sensowniej. O, i znowu mam 15, także mi to pasuje. To zabijemy, ja wiem o tym, ale to nie szkodzi. Nie szkodzi, bo już przeciwnika prawie mam. Aczkolwiek nie zabiję go w przyszłej turze, jakby coś. No teraz to już na pewno nie. Ale spoko, już nie zrobi tego raczej. Nie, wydaje mi się, nie będzie miał czym. Tyle, że dalej walczy dzielnie. A Jezu. 1, 2. Jakbym trójkę miał, tutaj zabiję, tak czy siak. No nie zabiję. Tutaj mam 8. Nie mam jak zrobić kolejnego, chyba żebym coś dobrał. A, dobra. Nie ma to większego znaczenia. Bo teraz to on już niczego... Chociaż... nie, wykorzystałem przecież obie. No dobra. Czarny rycerzyk. Nasz dzielny i bojowy. Dobra, gościu, poddawaj się. Poddawaj się. Ułożył się ten pojedynek po naszej myśli. To na pewno. Nie wolno dawać właśnie przeciwnikowi żadnej możliwości, żeby sobie dopalał swoje karciochy, tak jak to tutaj zrobił. Także sami wiecie. No i to możemy zabić tak. To możemy zabić tak. A to możemy demonem.
Demon tutaj dobre rzeczy robił. No to jeszcze jeden. Czyli w tym momencie 11-4, aż mogę zerknąć. 73%, okej. Okay. Ciekawa talia, na pewno ciekawa. Problem polega na tym, że mam ten złoty portret, także wolałbym grać czymś innym. Patrzyłem sobie agro, sekrety, maga. Nie na tę metę. Aczkolwiek przed tym pojedynkiem właśnie agro, sekret, mag mnie zjechał, ale tamta talia... Ojejku, no jest to tyle taka słabsza niż te takie dawne sekret magii, sekret magowie, że potr i zostawiamy oczywiście olbrzyma, że są bardziej, ta talia jest bardziej zależna od dobrania kart niż tamte wcześniejsze. Tamte mogły wyczekać moment do ataku, a te tutaj, ta obecna, jak karty się nie ułożą, to zostajemy z jedną kartą na łapie i jest problem. Szkoda, że nie mam monety, bo bym w trzeciej turze już grał olbrzyma, tak to dupa. Co tam jeszcze patrzyłem? Spellhunter, bo tego Rock Delara kiedyś trafiłem. I on mi się wydawał fajny, ale to stara talia, na dobrą sprawę. To już mi się nie chciało takiej ogrywać. Ale wiem, że tam całkiem dobrze sobie radzi. No i kolejną karciochę dobieramy. O, smok idealnie. To mi cudak, Miracle. Bo też widziałem, że wrócił do mety. A Quest ciągle gra? Chyba już nie. Był niedawno, ale nie gra. Tak zaglądam na te stronki, które tam statystyki z rankingu właśnie zbierają. I patrzę, jakie talie grają. No dobra, no to jeszcze jedna karta, będę miał 10. Będę miał 10, bo mam 9, czyli w przyszłej turze na spokojnie zagram sobie olbrzyma, myślę. Myślę, że pana olbrzyma. Solo jebę. Kurde. Takiego mi buchnął. Panie, ktoś pan poczarował. No i tam ledwo co mnie bije, ale 23 zdrowia już mam, bo ja siebie biję. Ale takie bicie za jeden many dobranie karty, to ja aprobuję. No tak, zagramy. Gotowe. Jak coś ma, to niech się pozbędzie. Jakieś ogłoszenie. Nie, on tego nie zrobi w tym momencie. O właśnie, co on tam gra? No to jest problem, jak się tak nie gra regularnie, że no nie ma się tej znajomości mety w głowie i nie do końca jest jasne, co przeciwnik może w jakiej turze zagrać. No mniej więcej kojarzę, no bo gram w tę grę już od dawien dawna, ale wiecie. No i teraz stało się tak, jak chciałem, żeby się stało. Jest luzik. Pytanie, co on zrobi. Bo o, on może mi to cofnąć. No kurde, zniknięcie. 6 many, monetę ma. Ale jak nie ma tego na łapie. I niewykluczone, że nie ma tego w tym miraklu, o ile to jest ten mirakl, a bo to halunki jeszcze grał? Kurde, to ja nie wiem, nie no, nie jest jakaś agonia przecież. A, to mirakl raczej. No dobra, to spokojnie, zniknięcia, nie no, może zagrać, nie, dobra, okej. Okej, to luzik, o, zabił. A ja mam tutaj... Co ja tutaj mam? Prum, prum, 9. Dobra, 10 znowu przyjdzie. Dobra, robimy tak. Ja sobie go podleczę, bo on taki duży. 4-9. Piknie. Kurde, i znowu jak to się robiło? Pyk, nie tak. Pyk. Tyk, 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 tyk. Nie, to dwa razy coś się robiło.
co mi nawet kiedyś pisaliście, bo chodziło mi o to, żeby ten, wiecie, wulkan wybuchł. Ale jak to się robiło? O kurde, będę tak myślał. Dobra, ja może patrzę, co on robi, jakie karty zagrywa, a nie tam się wydurniam. Znowu 10 mam. Znowu 10 karcioch mam. Nie, tutaj chyba nie ma co kombinować. Bierzemy to. Znowu taki ziomek 10-10. Kolejną karcioszkę pasę dobiorę. Tylko, że 17 zdrowia. To jest problem, kurde. To jest ten o 15, ale to ten będzie 7-7 i to jest dobre w tym wszystkim. Gdzieś tu się podwójnie uderzało. A no właśnie, w tego małego też się strzela. No, wybuchasz? O! Nie. Jeszcze gdzieś dwa razy się... A wiem już chyba jak. Tak. I tak. A, dobra. Nieistotne. Mój przeciwnik szanowny chyba się za moment podda, bo on tutaj niczego nie wykombinuje, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Uuu, cwaniaczek, ciekawe co mi się spali. Tego się obawiałem oczywiście. Od początku i liczyłem się z tym. Aaa, na ten pojedynek to luzik. Cztery. Wszystkiego nie dam rady. No dobra, to zróbmy tak i tak. Ciągle może być, ja wiem. To zniknięcie, mimo wszystko. Każdy tam jakieś tam swoje wersje tych talii. Tych talii składa. Może nie każdy, ale powiedzmy, że tam coś kombinują. A idziecie, kurde. Wykrakałem. I znowu mi coś się spali, ale upierdliwy. Świetlik, tylko nie Gul'dan. Wszystko inne może się dymać. A, ujdzie. Dobra, nie będę dobierał. On gra właśnie. Jakiś mil to chyba nie jest. No zgłupiałem normalnie, bo on tak śmiesznie kombinuje. Czy tu mi się ten dźwięk jakoś tak cicho nagrywa? Gadam do mikrofonu, mam nadzieję. A, zimna krew. Okej, patrzcie. Zabije mi tego mojego dużego przyjaciela. O, lubię tę kartę. Lubię tę karcioszkę. A, dobrze, że mi się Gul'dan nie spalił, bo jak Gul'dan by mi się spalił, to byłby ząg. Teraz z Królem Liszem problem jest taki, że ja mam pełno kart na łapie. Jak tutaj wezmę, to żeby mi tam, wiecie... Nie, wolę zrobić tak. Tarczę w górę! Żeby się trochę tych kart z ręki pozbyć. Tym bardziej, że mam już 12 w deku. Zagrać Króla Lisza, potem ewentualnie jeszcze Gul'dana, jak będzie taka potrzeba. Jeśli mi się całkiem fajne demony pojawią, zniknięcie jedno poszło, może pójdzie niedługo drugie i będziemy grali. O, on się wypala z tych takich swoich kluczowych kart. I za chwilę skończy się zabawa. A gdyby kolejne oczywiście zniknięcie miało się pojawić, to ja wolę tak. Tak. A Gul'dan w tym momencie o tyle jest fajny, że będę miał potem leczenie. I już dostanę 5 pancerzyka. Tak, i to mi odpowiada. I to mi bardzo odpowiada.
Pojawi mi się ich 1, 2, 3. No dobra, może... O, właśnie. I o to chodzi. I o to chodzi. Tak właśnie... O, wróciłem na serię, kurde, tak to... I znowu, i o to chodzi, o to chodzi. Tak to właśnie... Tak to właśnie ma wyglądać. Także tyle w tym odcinku. Talia... No, nie ograłem jej na jakichś wysokich rangach, ale... Jak najbardziej polecić mogę, bo dość ciekawa i nie taka toporna, łopatologiczna. Bardzo przyjemnie się tym gra. O, równo 700 zwycięstw. Nieźle. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie.